Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, KIO24RG, redaktor naczelny oraz radca prawny i partner zarządzający kancelarii Szołajski Legal Group. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym opowiedzieć o bardzo ciekawym orzeczeniu z września 2019 roku, dokładnie z 26 września, Krajowej Izby Odwoławczej, która rozpatrywała odwołanie wykonawcy, który kwestionował unieważnienie postępowania przez zamawiającego w związku z faktem, iż nie miał wystarczających środków na realizację tego zamówienia, czyli mówiąc krótko, z przekroczeniem budżetu zamawiającego. Spór między wykonawcą a zamawiającym dotyczył zastosowania przepisu artykułu 93 ustęp 1 punkt 4, to tak gwoli ścisłości prawa zamówień publicznych, gdzie zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie, jeżeli kwota przeznaczona na realizację tego zamówienia jest mniejsza niż najniższa oferta. No i przejdźmy do szczegółów, jaka tutaj była sytuacja. Mianowicie w tym rozpatrywanym przez Krajową Izbę Odwoławczą stanie faktycznym mieliśmy sytuację następującą. Wykonawca złożył ofertę, oferta przekraczała budżet zamawiającego i wykonawca kwestionował te ustalenia zamawiającego. W odwołaniu wykonawca wręcz twierdził, że zamawiający powinien przesunąć środki na realizację tego zamówienia, że kilku zamówień nie zrealizował, w związku z tym ma środki na to zamówienie, lub też wskazywał wykonawca odwołujący, że powinien zwiększyć budżet na to, realizację tego zamówienia, bo ono jest bardzo ważne, kluczowe dla zamawiającego. Krajowa Izba Odwoławcza nie zgodziła się z taką argumentacją wykonawcy i potwierdziła, że zamawiający ma prawo unieważnić takie postępowanie z powodu przekroczenia budżetu. Po pierwsze dlatego, że przepis, który mówi o tym, mówi wyraźnie, zamawiający unieważnia postępowanie. Czyli mówiąc krótko, brak środków, unieważniamy postępowanie. Po drugie, trzeba jakby przeanalizować również formułę związaną z tym, dlaczego zamawiający musi takie unieważnienie dokonać i skąd jest ta kwota. Mianowicie kwota to jest ta, którą podaje zamawiający jako kwotę, którą przeznaczy na realizację zamówienia. No i tutaj mamy sytuację jasną. Tą kwotę podaje zamawiający przed otwarciem ofert. I to jest jasne dla wszystkich, że to jest jego budżet. I nie można oczekiwać, zamawiający może, ale nie musi zwiększać swojego budżetu, a tym bardziej pod dyktatem wykonawcy, który będzie twierdził, że należy przesunąć te środki. I co dalej, Krajowa Izba Odwoławcza podkreśliła, że zamawiający ma prawo nie reagować na takie sugestie czy insynuacje ze strony wykonawcy, że musi przesunąć środki, że te zarzuty w odwołaniu o tym, że powinien zamawiający przesunąć środki na realizację tego zamówienia, były nietrafne i nieuzasadnione. W związku z tym zapamiętajmy bardzo ważną rzecz. Krajowa Izba Odwoławcza stoi na stanowisku, że jeżeli zamawiający unieważnia postępowanie z powodu przekroczenia budżetu, to ma pełne i autonomiczne prawo, żeby to zrobić. Bardzo dziękuję. Marcin Szołajski, KIO24RG, redaktor naczelny oraz radca prawny i partner zarządzający kancelarii Szołajski Legal Group. Dziękuję i do usłyszenia.